Dziś idę do miasta, bo muszę coś kupić, żeby coś sprzedać. Zrozumiecie później. Możecie pomachać. Tadam, kupiłem co miałem. Bristol jest mi potrzebny do tego, że potrzebuję zrobić zdjęcia aparatu, który chcę sprzedać. I po prostu, żeby było ładne tło, użyję białego Bristolu, żeby było bardzo ładne, białe tło, żeby było ładne zdjęcie na Allegro. Jutro zrobię filmik, jak robię te zdjęcia i takie tam. A teraz kontynuujemy daily. Idę się teraz spotkać z Krzysiem, bo akurat kończy pracę. Kruki na horyzoncie za chwilę odlecą. Brystolowy tunel. Czekaj. Cześć. No, cześć. Cześć. Nagrywasz wszystko? Tak. Fajnie malowany. W tym miejscu wchodzi, że troll trzyma swój rower, jak jedzie do pracy. Możecie mu zostawić koszyk, znaczy prezent w koszyku. Co byś chciał? Kasę. A nie słodycze? Kontaktować się telefonicznie, proszę wcześniej, żeby nikt inny nie wziął tej kasy. Krzyś, powiedz wszystkim, gdzie teraz idziemy? Idziemy na lody. Tak jak zwykle, gdy jesteśmy w mieście, to... Idziemy na lody. To są miejsce na lody. To są najlepsze. No. Mamy lody, Bździągwy. Najlepsze lody w odzieży. Na świecie. Uciekam przed trolem. W sensie, że wjedziesz mi w dupę? Tak. Siema, Troll. Co tam u ciebie? Yo. Jadę sobie rowerkiem. Po co ci ten Bristol? A nie, to mój Bristol. Moje. W moim rowerku to moje. Tak. Chcesz być w lecie z kartonem? Mm-hmm. Cześć. Już jesteś w lecie. Okej. Okay. No. No. Ja tu będę sobie nagrywać, to. Jakoś tak. Mam nadzieję, że coś tam wyszło. Dzięki. Proszę bardzo. Hej. Pozdrawiamy. To, co właśnie widzieliście, działo się wczoraj. Jak widzieliście, sporo widzek mnie zaczepiało po drodze. Serdecznie pozdrawiam. A teraz, jak każdy dobrze wie, zdjęcia z Instagrama. Takie jezioro, czy też bardziej bagno. Baletnicowanie baletnicy na baletkach. Skok. I do końca tak nie wiem, jak to zostało zrobione. Jakieś od góry, od dołu. Takie odbicie w połowie łabędzia, pasi konik, bardzo ładne zdjęcie makro, a tutaj takie niebo ostre, rozmyte drzewo, mewy nad morzem je aż no, czuć. A właśnie chyba, nie wiem, czy to jest, to zdjęcie zostało zrobione w ten sam dzień, albo dzień przed, albo po, jak ja byłem nad morzem, w niedzielę byłem ostatnią i było taka mgła nad morzem, to było... To było magiczne, bo tu plaża i po drugiej stronie, wiecie, od strony plaży mnóstwo ludzi, naprawdę. Mimo, że zimna była woda, to jednak świeciło słońce, więc mnóstwo ludzi było. A jednak nikt się nie kąpał. Jak tylko się spojrzał na plażę, to o, tyle ludzi. Spojrzał się na morze, pustka i jeszcze nie widać w ogóle horyzontu, nie widać, gdzie się kończy morze. Nie tak jak zwykle, tylko od razu jakaś taka mgła, tak bliska. Niesamowite uczucie i tęsknię za morzem. Przeprowadzam się na dno. Dwa słoneczniki i cień taki chyba na plaży, tak wow. Bardzo dużo muszelek, bardzo ładnych muszelek. I kończymy na takim zdjęciu i koszyka pełnego jabłek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, moi kochani. I zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa! Wow. Do 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 do